Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Będziemy grać sobie na multi z jakimiś losowymi graczami. Wezmę sobie samochód Jaguar. Zapomniałem jaka jest jego nazwa. Jaguar CX75 prototyp, dostępny po kupnie DLC. Postaram się zrespawnować jakoś tutaj blisko. Powiedzmy tutaj. I zobaczymy, czy uda mi się tym wariatom uciec. Jest tu koleś. Wow! Co on mi zrobił? No dobra, coś mnie tam próbował namierzyć. On chyba nie wie, że ja nie jestem z policji, tylko chce się po prostu z nim ścigać. Tutaj oczywiście też można walczyć ze wszystkimi, nawet z rajdowcami. Ale ja jestem zainteresowany teraz tylko i wyłącznie wyścigami, ponieważ nawet nie mam możliwości atakowania go czymkolwiek, bo nic sobie nie włożyłem. Warto by było sobie samochód tutaj naprawić. Cholera jasna. Fatalny ruch. Ale on sobie gdzieś tam z tyłu został. Chyba olał te wydarzenie totalnie. Ale jak uda mi się z nim wygrać, właśnie, ciekawe, czy będę miał dużo, dużo więcej punktów, niż jakbym grał z botem. Jaguara sobie w każdym razie bardzo ładnie tutaj naprawię. Nie, i dalej mnie tam goni gdzieś. Został całkowicie z tyłu. On ma McLarena P1, bardzo szybki wóz, ale mój Jaguar jest równie szybki. I udało mi się ukończyć wyścig. Dużo punktów jakoś nie dostałem. Taki mały pojedyneczek sobie zrobiłem z jakimś graczem, który no, niespecjalnie ładnie się zachował wobec mnie, no ale taka jest ta gra. Trochę za mocno zahamowałem. Goni mnie tam jeszcze. Myślicie, że będzie chciał mnie wyzwać na pojedynek, na rewanż? Zobaczymy, co zrobi. A, próbował mnie tam atakować. Widzicie, jaki cwaniaczek? A co powiecie na to, jakbym go jeszcze raz wyzwał? Marusie razy dwa. Aha, bo ja mam... Kurczę, mój Jaguar jest strasznie słaby, jeśli chodzi o siłę. Pamiętacie, że ja go w ogóle nie ulepszałem pod tym względem, więc muszę naprawdę uważać. Ale jest szybki, jest bardzo szybki i myślę, że pod tym względem jest fajnie tutaj. Policja goni i jego, i mnie, ale mi chyba bardziej daje w kość. Okej, ktoś zagłuszył radary. I w ogóle wszystko zagłuszył. Chyba właśnie ten gościu. Bo on mnie próbuje tutaj rozwalić. Wie chyba, że jestem delikatny. No dobra, spróbujmy go. Porozwalił się tam. Spróbujmy się z nim trochę zabawić. No jak zginę, to zginę. No już przecież o to chodzi, żeby tutaj trochę też porywalizować, zgadza się? Idź mi stąd, Marusia. Czekam na gracza. Okej. Okay. Będzie atakował na 100%, na stówę. Mówię wam. Jest konfrontacja. Czy zaakceptuje? Jest, zaakceptował. No to gazujemy. O! No nie fajnie, ale przynajmniej... Ale przynajmniej udało mi się uniknąć impulsu. Ale mój samochód jest już zrujnowany, no już jest masakra po prostu. Włączamy turbo, zahaczymy sobie może stację. Okej, wspaniale. Udało nam się naprawić samochód. Policja dalej nie daje mi spokoju. Może, nie, raczej dogonić tego faceta będzie ciężko. Tym bardziej, że jak widzicie, jest masakra. Mam 5000 punktów tylko. A nie dają mi spokoju, naprawdę. Muszę sobie tą siłę tutaj ulepszyć. Pojedynka tym razem chyba wygra, co? I jedziemy tu. Zdaje się, że tutaj już jest policja i to jest... Nie, to nie jest policja. Kończono na pozycji drugiej. Znowu mnie namierza. Ale tym razem mu się tak łatwo nie dam. Okej, mamy krytycznie zniszczony, uszkodzony samochód. Ale tu jest stacja i mogę sobie znowu naprawić.
wyznaczyło nową trasę. Gościu, jest tam gdzieś z tyłu, się zaplątał jak ja wcześniej. Może tym razem uda mi się wygrać, co? Byłoby świetnie. Okej, tu są kolczatki gdzieś. Oj. Nie wiem czemu tu tak się zatrzymałem praktycznie, żeby skręcić. Jak mogłem sobie płynnie po prostu pojechać, nie wiem, z 200 metrów dalej, dłużej. Ale płynnie bym sobie przejechał jednym driftem. Ładnie bym zakręt pokonał. Ta gra wygląda niesamowicie, kurczę. Ciągle nie mogę się napatrzeć na nią. Okej, samochód mamy w miarę tutaj naprawiony. Udało się pięknie wejść w zakręt. Jeśli chodzi o prowadzenie, to ten Jaguar jest świetny, mówię wam. Troszeczkę go tam zarzuca i nie zawsze dobrze wchodzi w drift, ale ogólnie jest bardzo fajny. I szybki dosyć. Tylko jeszcze muszę go trochę ulepszyć. Świetnie. I zaraz chyba będzie koniec. 500 metrów. Proszę was uprzejmie. Koniec pojedynku przy latarni morskiej. Uff. No dobra. Co mieliśmy sobie tu ulepszyć? Siłę, ale mamy jeszcze mało punktów. Przydałoby się zrobić jakieś zawody. Ciągle goni mnie tutaj policja. Niedaleko jest wyścig. Znowu jakiś gościu. Aha, to jakiś... O, i przede mną ktoś się pojawił. Wow, to właśnie ten typek. Zniszczyłem go? Nie wiem. Jadę sobie zrobić jeszcze jakiś wyścig. Zdobędę punkty i może ulepszymy trochę tego Jaguara. Wow, Marussia cholerna. Ale tutaj zaraz będzie stacja, więc spoko. Włączyłem nie wiem po co turbo. A nie, w sumie dobrze, bo się rozpędzę od razu. Jest. Goni mnie tam. Nie, tu widziałem jakiegoś gracza, ale on chyba sobie wyszedł już z gry. Namierza mnie tu policja. Niedobrze. Oj, niedobrze. Bum. Trafili mnie niestety. Buzaj. Cieszy się kolej, że mnie trafił ten policjant. Ale spokojnie. Jeszcze może jakoś uda się uciec. Chociaż jest ciężko. To nie tracę wiary w siebie. Zdecydowanie przydałoby się tutaj jakoś mojego Jaguara wzmocnić. Ale te turbo już jest bardzo mocne i chyba nie będę instalował nawet mocniejszego. Dlatego, że te najmocniejsze, wiecie, jest tak mocne, że nie da się w ogóle ogarnąć, co się dzieje, jak się je włączy. Nie wiem, co instalują do tych samochodów, ale w rzeczywistości chyba by to było niemożliwe, żeby takie efekty osiągnąć przy włączeniu jakiegokolwiek systemu. Nie wiem, tam musiałby być jakiś odrzutowy silnik wpierniczony. O, krytycznie uszkodzony już? No tak. Jest nieulepszony po prostu. Nie wiem, ile zostało do mety, bo tutaj jakby nie ma tego... O, jest tu meta. Cholerka. Dobra, gdzie jest najbliższa stacja w takim razie? Ile dostałem punktów? Niedużo. Najbliższa stacja jest daleko, ale tu jest kryjówka, przypomina mi się. I zajedziemy sobie tam. I jakoś ulepszymy tego Jaguarka, żeby go... Oj! Czy jeszcze przeżyje? Żyje, dobrze. Żeby był po prostu mocniejszy. Policja mnie nie goni, więc to jest naprawdę kawałek. Powinno się udać. Nie będę tutaj już turba używał. Znaczy turbo. Nie będę już używał. Tu mamy chatę z krzata. Ulepszymy Jaguara i tyle. Okej. Ciągle mi się mylą te przyciski cholerne. Okej. No i dobrze. Punktów mi... Nie, dodało mi punkty, ale coś nie pokazało mi, że zrobi... A, dobra. Mniejsza z tym. Dajmy sobie teraz ulepszenia osiągu. Wytrzymałość czy siła? Punktów mi nie starczy na wszystko, co prawda. Ale trochę sobie już tam ulepszyłem. No nic. Tutaj niestety rajdowiec ma przerąbane. Co tu mamy jeszcze? Koenigsegg One. To jest maszyna niesamowita. Nimbym tutaj, no, nieźle poszalał. No ale dobra. Na dzisiaj to będzie
tyle. Ja wam dziękuję, że pograliście ze mną trochę w Need for Speed Rivals. Następnym razem też będziemy się bawić pewnie Jaguarem, bo chcę nim sobie trochę pojeździć, powalczyć, zobaczyć na co go będzie stać, jeśli go już sobie ulepszę. Dziękuję wam za wyświetlenie. Zapraszam ponownie. Cześć.